Dzień dobry. Nazywam się Agnieszka Węgrzyn i jestem prezeską Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich w Głogoczowie. Nasze stowarzyszenie ma już 10 lat i powstało na bazie istniejącego od lat 50. XX wieku KGW Głogoczów. Jako stowarzyszenie zajmujemy się podtrzymywaniem i kontynuacją lokalnych tradycji. Gotujemy, robimy wieńce dożynkowe, różne rękodzieła. Współpracujemy przy organizacji lokalnych wydarzeń z Domem Kultury, szkołą i innymi organizacjami. Uczestniczymy w kiermaszach świątecznych, reprezentujemy Głogoczów w strojach regionalnych. Bierzemy udział w uroczystościach religijnych. Prowadzimy 3 główne ścieżki działalności, na które pozyskujemy środki zewnętrzne. Są to miejscowość tematyczna Głogoczów Wieziak Dzwon, Dom Małopolskich Gospodyń, czyli taka instytucja zachęcająca do współpracy oraz wymiany doświadczeń koła gospodyń z Małopolski oraz Archiwum Społeczne Wsi Głogoczów. Wszystkie nasze działania opisujemy w kronikach, które prowadzimy. Wiem, że Wy też prowadzicie swoje kroniki. Warto, żebyśmy chwaliły się nimi, a przez to pokazywały, jak jesteśmy aktywne. Chcę Wam powiedzieć, jak możecie to zrobić, a do tego wygrać nagrody. Centrum Archiwistyki Społecznej przygotowało konkurs kronikarki dotyczący naszych kronik. Żeby wziąć udział w konkursie, należy przygotować prezentację multimedialną pokazującą Waszą wybraną kronikę. Prezentacja powinna zawierać minimum 10 zdjęć lub skanów kroniki, która pokazuje różnorodną działalność KGW. Na przykład ukazuje zaangażowanie w pielęgnowanie kultury i tradycji, świąt, uroczystości, tradycji kulinarnych, muzycznych czy rękodzielnych. Prezentację trzeba przygotować do 24 czerwca i wysłać ją mailem. Szczegółowe informacje znajdziecie w regulaminie konkursu na stronie TAS. W nagrodę możecie wygrać profesjonalny sprzęt do skanowania. A ponadto wszystkie koła, które wezmą udział w konkursie, zostaną zaproszone przez Centrum Archiwistyki Społecznej na specjalne szkolenie. My odbyłyśmy takie w ubiegłym roku. Dzięki nim wiemy, jak profesjonalnie zająć się naszymi kronikami. Na przykład jak je zeskanować i opisać. Ponadto jak zbierać zdjęcia od mieszkańców naszej miejscowości, jak nagrywać z nimi wywiad. Dzięki temu przeprowadziłyśmy 4 wywiady z głogoczowskimi seniorami. Zebrałyśmy także ponad 300 zdjęć od mieszkańców, z których przygotowałyśmy wystawę i katalog pod tytułem Głogoczów oczami seniorów. Było to dla nas fantastyczne doświadczenie. Co więcej, jako pierwsze zajęłyśmy się historią naszych znajomych, sąsiadów, odkryłyśmy ponownie historię naszego Głogoczowa. Tak więc szczerze Was zachęcam do udziału w konkursie i przygotowania prezentacji o Waszej kronice. Naprawdę warto.